Optymizm w biznesie jest bardzo potrzebny, bo wydaje mi się, że gdyby znane osoby z biznesu nie były optymistami, no to tego biznesu by nie zrobiły. Trzeba wierzyć w siebie, nawet w sytuacji bardzo ekstremalnej, w sytuacji, gdzie wydaje nam się, że wszystko straciliśmy, jednak ten optymizm daje wiarę, że się podźwigniemy, że zrealizujemy swoje marzenia. Jakbyśmy patrzyli na w historii świata, że tyle osób z początku mówiło nie, że to już jest koniec, a potem nagle się okazywało, że ich firmy stają się 10-krotnie mocniejsze i poważniejsze. Optymizm jest bardzo ważny we wszystkich działaniach. Wszystkim jest potrzebny optymizm. Gdyby optymizmu nie było, to by nic nie było. Czy Einstein nie był optymistą? Czy Leonardo da Vinci nie był optymistą? Przecież te osoby, każda z tych osób była optymistą. Ona wierzyła, że to, co robi, jest potrzebne, jest pożyteczne, jest ważne. Trzeba mieć wiarę w to, co się robi. A optymizm to jest wiara w to, co się robi, prawda? Czyli wiara w to, że jednak to, co robi, jest fajne, jest pożyteczne, przyda się innym. Przy okazji sprawia mi przyjemność, prawda? I jak zwykle, kto odnosi sukces, to nie ten, kto wcześniej rano wstaje, ale ten, kto staje uśmiechnięty, bo to jest najważniejsze. Więcej uśmiechu, więcej radości, więcej życzliwości i więcej optymizmu.